Cześć wszystkim, z tej strony Kul, witam was w kolejnym odcinku z serii Soul Sacrifice Delta. No i zaczynamy kolejną kampanię fabularną. No bo tu nie ma żadnych półek, to jak cię mógłbym tam postawić na jakąś półkę? No poza tym jeszcze książki, które na dodatek mają dwoje oczu, gębę i gadają do mnie. No to takich książek nie powinno się na pewno trzymać na jakichś tam półkach czy coś takiego. Dobra, Bazar Ledger wam wytłumaczyłem w zeszłym odcinku, czyli chyba jedziemy dalej w takim razie. Nic tam nie zmieniałem w postaci, jak wyglądała, tak wygląda. Blackride sobie odnowimy, żeby móc w razie czego uratować sobie tyłek. Sorcerer's Deeds. Sanktuarium skończyliśmy. Na razie mam zablokowane pozostałe. Skończmy sobie jeszcze w Grimie pierwszą kampanię Seeing Reed. Nasza postać nie wiadomo, jak się nazywa. I mamy tutaj 5 chapterów, zobaczcie. Jeśli zmieścimy się powiedzmy w 20 minutach, 25, to wrzucę 2 w jednym odcinku, albo 3 w jednym odcinku, 2 w drugim. Dobra, bez przedłużania. Jedziemy dalej. Seeing Reed. Czyli to właśnie jedna z kampanii, które pojawiły się właśnie w dodatku Delta. Tak samo jak frakcja, która także pojawia się dopiero w tym dodatku. Jedziemy. Should you see a crimson cowled girl bearing an apple, do not run. It wouldn't help. You are already caught in her snare. So goes the tale of the sorcerer known as Red Hood. Red Hood. Skąd ja to znam? Red Hood tłumaczy się jako czerwony kapturek, jakby ktoś nie wiedział. Red Riding Hood w zasadzie, ale Red Hood to też czerwony kaptur. If it is true, I fear nothing can save me now. Hey, do a girl a favor. She approached me in a tavern. By nature, sorcerers favor shadows and avoid drawing undue attention. Flaming crimson garb like hers is a sight rarely seen. You're not allowed to refuse. You know who I am, yes? True to the legends, she was a specialist in illusion. She assured me I was already a prisoner to her handiwork. Then you know what to expect if you don't stay on my good side. And so I was half threatened, half dragged away from a perfectly good pint. Gnomy, czyli kolejny nowy przeciwnik w Soul Sacrifice Delta. Tutaj normalnie chyba przechodzimy jako członek Avalonu. Patrzę, że nie zmienia nam się frakcja. Zmieńmy sobie tylko czary, bo ostatnio właśnie używaliśmy elektrycznych czarów na Pegasusa. Teraz sobie to troszkę zmienimy. O, dostałem nawet dwa ataki typu blitz lodowe. Wiecie, to te dwa ataki są, może wezmę, żeby wam je porównać. 460, ten zadaje więcej, ale ma mniejszą liczbę użyć. Ten zadaje mniej, ale można go użyć znacznie więcej razy. Co do wyglądu, to powinien się różnić minimalnie z tego, co pamiętam, więc wezmę sobie oba. Przydałoby się, żebyśmy dostali armor Fila Frostbolt. Jakbym miał Thunder Ice Blanket, to mógłbym Bulb z blanketem połączyć i fajny czar by z tego wszedł. Zresztą jak dostanę, to wam na pewno pokażę. Sobie magię wiatru, Ice Storny. Nie wiem, zbuduję się pod Ice dzisiaj. Aha, i skoro ruszamy jako człowiek od Avalonu, to sobie dorzucę ten kaptur. Żeby było, że faktycznie jestem członkiem Avalonu, no, po prostu mi się tak podoba, nie? Jedziemy. Mam nadzieję, że to będą trzy szybkie misje, wtedy wrzucę je w jednym odcinku, dwie wrzucę drugim, żeby nie rozbijać tej kampanii na kolejne kilka odcinków. Zazwyczaj wolałbym się zmieścić w dwóch,
No i mam nadzieję, że tak się stanie. Ewentualnie zrobię jeden dłuższy w ostateczności. Red Hood. Wiecie, mamy iluzjonistkę, która owinęła nas sobie, powiedzmy, wokół palca. Tak, tutaj mamy wytłumaczenie do Fate, czyli do spotkania się właśnie tą trzecią frakcją. I teraz porównujemy sobie trójkąt z kółkiem. Trójkąt wygląda w ten sposób, kółko wygląda w ten sposób. Wydaje mi się, że kółko wygląda troszeczkę inaczej. Minimalnie, szczerze, te różnice są naprawdę minimalne z tego, co patrzę. Pokażę wam jeszcze, co to znaczy używać Fate'a. Fate, czyli jak przytrzymujemy właśnie L i R, doszła nam taka nowa opcja. Czyli zostawiamy to losowi. Co za tym idzie, losuje nam się, widzicie, albo poświęcamy, albo ratujemy danego przeciwnika. A dodatkowo, używając Fate'a na Avalonie, dostajemy bonus do szybkości biegania. Zresztą możecie sobie zauważyć, mam taką zieloną łapę, tak mi się świeci. To oznacza, że dostaję bonus do speeda. Jeśli ta łapa jest na przykład czerwona, dostaję wtedy bonus do ataku. I to też wszystko zależy głównie od frakcji, które opcje, czy poświęcanie, czy ratowanie, czy używanie właśnie tego Fate'a. Wszystko to zależy, jak, no, czy leczymy się, czy dostajemy nowe, znaczy, czy odnawiamy sobie czary, czy dostajemy jakiś bonus. Mamy takie irytujące wróżki. Widzicie, cholera jasna, znikają. O, pięknie, ale double killa żem zrobił. Dobra, tego akurat zabiję, żeby wbić ten 10 poziom. Ej, no nie idzie go w ogóle trafić tymi Ice Stormami. Widzicie, takie fajne mamy. To nawet jest osoby lodu, to bardziej jak róże wyglądają, takie lodowe róże. Czymś takim się strzela. Weźcie to, trafcie. Dobra, Phantom Quest Complete, jej. No i dobra. Cudnie. Ej, to w takim tempie to może nawet da radę 3 misje pierwsze zrobić, jeśli nie będzie jakiejś misji tam z silniejszym przeciwnikiem. Chociaż jeśli będzie, to prawdopodobnie też postaram się z nim uporać jak najszybciej. Destroy Sorcerer. Jakieś nowe czary. O, mamy ten Rockfruit. Rock Tuft, Fruit. Bo zawsze fruty to tak nazywam. Fruty to raczej do czego innego służą, ale to jeszcze nie dostałem tego czaru, więc zobaczymy. No i właśnie widzicie, Great Luck. Zależnie od tego, czy poświęcimy, czy ratujemy, dostajemy właśnie takiego zieloną wersję, która losuje się na to, czy właśnie go na to, czy dostaniemy Soul Essence, czyli za poświęcenie, czy Life Essence, czyli za uratowanie. To wszystko jest losowo, wszystko oddajemy w zasadzie. Wszystko na Fate. Wszystko wrzucamy na los. Fate can now be chosen in all Phantom Quests. Kolejny chapter, Immolation Sigil. Tak, jedziemy dalej. Was it magic or lust? Perhaps it was her silver tongue. Everyone agreed she made her way by bewitching others. Even veteran sorcerers were said to be defenseless against her illusions.
More than anything, it was the fact that she became a monster that sealed her poor reputation. They say she drained victims' lives to fuel her own, thereby ensuring she'd live forever. A chilling story. Except the girl standing before me now seemed anything but a monster. For her to be as old as the legends and look as young as she does is monstrous enough. Drop those silly ideas now. You're my dog, like it or not. She lazily rolled an apple about in her hand as she spoke. It was clear she was onto something, chasing a tip. Helping her in this search was the only way to break free of her illusory chains. No widzicie, załatwiła nas iluzjonistka. No i żeby wyrwać się spod jej iluzji, musimy po prostu jej pomóc. Co z tego będzie, sami zobaczycie. So, is it Grimm you're after too? The Order of Grimm. No i mamy tak zwaną trzecią frakcję, trzecią stronę. It's rumored the tavern where we'd met was a gathering place for its membership. Well, it seems we share a goal. Intelligence on the cult fetches a high price from the agents of Avalon. Perhaps the promise of that reward is what drives her current search. Here follows Grimm's tale. Once there lived a prophet, Grimm. Those who took his word for truth banded together, and a society was born. Red leaned in, eager for any word of Grimm I'd heard. The next moment her expression changed. A monster on the road ahead. Cold sweat trickled down my back. My body sensed its strength. Immediately, Red sprang into action. I had scarcely exhaled by the time she was gone. Vanished. I'd have been a fool to expect any different. This was the infamous Red Hood. Using others was her speciality. No nie mówcie, że nas zostawiła. Kolejny potwór. Trzymałeś świnki. Dobra, o co chodzi z tym Grimmem, tak może ktoś zapyta. Jest to nawiązanie raczej do baśni braci Grimm, czyli tych wszystkich bajek, które znamy z dzieciństwa. Dlatego też właśnie frakcja nazywa się Grimm. Boże, no co nie byli słabi? Chyba na ogień. Chyba na ogień. Bo oni trucizną nawalali. No to zrobimy to w ten sposób. No i będziemy tu się spotykać z najróżniejszymi stworami, które kiedyś mogliście znać za dzieciaka, naprawdę. Te stwory są niektóre tak groteskowe, że to się wpala im nie myśli. Zresztą zobaczycie, jak będą wyglądać trzy świnki, jakie znaliśmy z bajek, a jak będą wyglądać tutaj. Że naprawdę coś fajnego. Fire Tree Root, to by mi się też przydało. Tak, trzymałeś świnki. The Oracle Grimm lives long ago. With no foundation, the one must to beware of dangerous ideals. In the world with chaos. No widzicie, nowa plansza, no to jeszcze nie grałem. Przynajmniej nie na gameplayu. Wszędzie pełno skrzydeł wyrasta. Słownie zewsząd, z gór, z ziemi. Ojej, to fajnie wygląda. Jakieś runy na niebie. Kotki jakieś tutaj sobie chodzą.
Kotki, które lubią zatruwać. No właśnie. I trzy małe świnki, tylko że jest w zasadzie jedna świnka. A pozostałe to druga świnka jest jako broń, trzecia świnka jako tarcza. No i goni mnie ta świnka, raczej te świnki. No właśnie, widzicie, tak to się kończy. Próbujmy go wziąć trochę na odległość. No, tak jak myślałem, Archfiend Elemental Vulnerability Achieved, czyli jego słabością jest ogień. I'm not like my brothers, I'm no pig. Widzicie, nawet tutaj się odzywa nasz demon. Raz, dwa. Teraz spróbujmy czegoś innego. Muszę się tych minionów pozbyć. O, widzicie, szczur się podpalił. O, tego chyba z góry żem zdjął, albo żem przerwał mu atak. Wow. Walniemy sobie do speeda, bo ten speed mi się przyda. Bombardujemy go trochę jajkami jeszcze, bo są te Fire Drake Eggi. Pięknie, dobra, łeb zniszczony. Może jakbym jeszcze zniszczył na przykład broń. O, widzicie, jest broń. Została jeszcze tylko tarcza. Aj, nie trafiłem. Co on robi? Widzicie? No, tam używa tych swoich obszarowych czarów. Tu mamy jakąś duszę. Chwila, spróbujemy mu jeszcze zniszczyć ten. Spróbujemy mu zniszczyć tarczę. Może uda mi się wtedy zniszczyć wszystkie te jego miejsca. Zniszczyłem mu tarczę, zniszczyłem mu łeb, jeszcze zostało tylko zniszczyć... Zniszczyłem mu broń, nie tarczę, zniszczyłem mu broń i łeb. Zniszczyłem mu tylko tarczę zniszczyć. Pięknie, destroyed all cursed parts achieved, udało się. Czemu się w grach ciemno zrobiło? Nie wiem, ale jest zajebiście klimatycznie, muszę przyznać. Damy sobie do speeda szybko. Nowimy trochę czaru. Kurczę, dew zaczął padać. Co on zaczął błyskawicami atakować? Ej, wiecie, że mi takich jaj kiedyś nie odwalał? Tak mi się przynajmniej wydaje, nie na tej planszy. Nigdy się nie spotkałem, żeby świnia atakowała. Żeby atakowała mnie błyskawicami. A może to... Skąd te błyskawice? Chwila, zakończmy to. Bum! Na kinola dostał. A co mu się tak... Łeb mu się sprasował. Pięknie. I mamy tutaj pierwszą naszą ofiarę. Jakiegoś grubaska, który się właśnie w taką świnię zamienił. Ale ja wiem, co z takimi robić. I bang!
No mówię, ja takich słabych pomocników nie potrzebuję. Jeszcze takich słabych, co się w demony zamieniają. Wolę jakichś konkretnych. Jakiś bonus, patrzę, quick movement. Aha, dobra. To będzie tyle, które jest 20 minuta. Kurde, mógłbym się jeszcze sprócić i zrobić jeszcze jedną. Chociaż nie wiem, jak długie będą dwie ostatnie misje. Nie chcę dzielić tego tej historii na trzy odcinki. Ice Drake Egg. Co tu mamy? Rękę. O, Fire Blanket, super. Chociaż nie, czy ja bym mógł to połączyć? Raczej nie bardzo. Tutaj mamy fruit do ataku. Little Pix Note. Special Attack. O, tarcza. Spark Tree. Root Tree, potrójny ten. Potrójny korzeń elektryczny. No i dobra, jedziemy. Dark Blood Sigil, God Blood Sigil. To chyba do magii krwi mam bonusowe. Fizz Amp, Explosive Magic. Explosive, czyli właśnie do tych do jajek. Do tych Fire Drake Eggów. Good boy. Now heal. We've a long way to go yet. She reappeared the moment danger had passed, nibbling at her apple without a hint of guilt. Fancy sharing information. We both stand to benefit. I told her all I'd learned. Central to Grimm's revelations was the eternal recursion. He claimed the world had come and gone and been made new again, time after time. The gods of creation are capricious things, and never satisfied for long. Druid or Romulus, these gods cared nothing for the struggles of man. Druid i Romulus. Dwóch bogów. The Order of Grimm rejected both of them outright. They claim neutrality is man's sole means of standing against the cruel apathy of those gods. As I finished speaking, I looked to her. Or to the void where she had stood moments earlier. I cursed my naivety, for I knew she was a shameless cheat. Yet I blithely handed over precious intelligence for nothing. She'll feast for weeks while my big mouth goes empty. Dobra, trzecia historia. 23 minuta. Dobra, wiecie co, zrobię tutaj jedno wcięcie. To historię zajmiemy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że te trzy ostatnie chaptery zrobię w dosyć szybkim czasie. Troszeczkę się z tą świnią teraz bawiłem, ale mam nadzieję, że to lepiej wyjdzie w przyszłym odcinku. Tak więc dzięki, na razie i trzymajcie się, pa pa!